Mówi się, że życie pisze najlepsze scenariusze. Niektóre wydarzenia są tak fantastyczne, że ciężko byłoby w nie uwierzyć, gdyby nie fakt, że naprawdę miały one miejsce. Historia Guntera Plyszowa z pewnością zalicza się do tej kategorii. Nazywam się Jan Tyszkiewicz i zapraszam Was na historię Wielkiej Wojny. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam niesamowitą historię żołnierza zwanego smoczym pilotem z Tsingtau. Pierwsza wojna światowa nie została przypadkowo opatrzona tym przymiotnikiem. Choć najbardziej znane są oczywiście zabłocone okopy frontu zachodniego, to starcia toczyły się na całym globie. Już w 1914 roku wojna wciągnęła Daleki Wschód w swoje mielące wszystko na krwawą miazgę tryby. Choć Chiny nie przystąpiły oficjalnie do wojny aż do 1917 roku, to zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w przypadku niektórych portów na wybrzeżu. W wyniku serii traktatów narzuconych Chinom w XIX wieku, europejskie mocarstwa weszły w posiadanie niepodlegających władzom państwa środka koncesji. De facto Europejczycy dzierżawili od Chin przybrzeżne tereny, tworząc eksterytorialne enklawy na kontynencie azjatyckim. Jednym z takich miejsc była położona na półwyspie Shantung zatoka Jiazhou i mieszczący się nad jej wodami port Qingdao. Zarówno zatoka, jak i samo miasto znane były na początku XX wieku pod swoimi zniemczonymi nazwami Kiachou oraz Tsingtau. W 1897 roku Niemcy wykorzystali brutalne zabójstwo dwóch misjonarzy jako pretekst do zajęcia miasta. Okupacja miała teoretycznie zapewnić jedynie bezpieczeństwo niemieckim obywatelom, lecz ostatecznie władze cesarstwa wymusiły wydzierżawienie miasta i zatoki. Włączenie Tsingtau w obręb niemieckiego imperium kolonialnego było brzemienne w skutkach. Wykorzystywana jako baza floty zatoka szybko wypełniła się najróżniejszymi warsztatami powiązanymi z marynarką. Powstał tam też największy w Azji suchy dok. Szybko doprowadzona została kolej ze stolicy prowincji, Tsinanfu. Wykopana została kanalizacja. Założono także sieć elektryczną. Przebudowywane miasto zyskało typowy dla zachodnioeuropejskich miejscowości układ ulic, które opatrzone zostały nowymi niemieckimi nazwami. Krajobraz zmieniano także poprzez zaszczepianie przywożonych z Europy gatunków drzew. Poza inwazyjnymi drzewami w górę rosły także nowe kościoły i szkoły, a nawet szpital, nie wspominając już o kafejkach, ogródkach piwnych i hotelach. Banki i liczne przedsiębiorstwa, najczęściej wydobywcze, na potęgę zakładały w Tsingtau swoje przedstawicielstwa. W 1903 roku powstał nawet browar, ważący piwo zgodnie z niemieckimi tradycjami. Browar ten istnieje do dziś i eksportuje piwo na cały świat. Jeśli macie szczęście, to możecie natknąć się kiedyś na wypełnioną klasycznym lagerem zieloną butelkę, opatrzoną etykietą z napisem Tsingtau. W ten sposób w przeciągu niecałej dekady w odległych Chinach powstała prężnie rozwijająca się i do bólu niemiecka w swoim charakterze europejska enklawa. W 1913 roku w Tsingtau mieszkało około 5 tysięcy Europejczyków i Japończyków oraz 55 tysięcy Chińczyków stłoczonych w odepchniętej od centrum miasta dzielnicy Tapautau. Na całym obszarze dzierżawionym nad zatoką Kiachou żyło wówczas około 200 tysięcy ludzi. Były to tereny o granicach wyznaczonych przez naturę. Z jednej strony ograniczone przez góry, z zaledwie kilkoma nadającymi się do poważniejszego transportu przełęczami. Z drugiej przez wody Morza Żółtego. Świadomi strategicznego znaczenia swojej jedynej chińskiej koncesji Niemcy umacniali także samo miasto. Od strony lądu budując niemal w pełni samowystarczalne szańce. Od strony morza Tsingtau strzegły ciężkie działa osadzone na nadbrzeżnych fortyfikacjach. Mimo dużej wagi samego portu, nagły wybuch wojny zaskoczył Niemców, a garnizon miasta był niewielki. W Tsingtau stacjonowało 750 marynarzy ze stojących w porcie okrętów. Wśród nich, poza Niemcami, znajdowali się także marynarze austro-węgierscy. Poza tym umieszczono tam jeszcze kontyngent piechoty morskiej, liczący 1300 żołnierzy, a także dodatkowo 1500 rezerwistów. Oddziały te wspierała jedna kompania kawalerii, bateria artylerii polowej oraz dwie kompanie karabinów maszynowych. W
Wśród tych sił znajdował się także przydzielony do kawalerzystów bohater naszej historii, 28-letni pilot Gunter Plyszow. Gunter urodził się 8 lutego 1886 roku w Monachium. Jego rodzina pochodziła jednakże z północnych Niemiec, księstwa Mecklenburgii. Jego krewni i przodkowie budzili wówczas spore kontrowersje. Dziadek Guntera był nieślubnym synem mecklenburskiego księcia. Jego wuj, który wyemigrował do Włoch, był z kolei fotografem, specjalizującym się w fotografii erotycznej. Jego wyczyny wywoływały w słonecznej Italii skandal za skandalem, co ostatecznie skończyło się procesem sądowym, ogorszenie i uwodzenie nieletnich. Włoskie koneksje rodziny sprawiły, że pierwsze lata życia Gunter spędził w Rzymie, gdzie uczęszczał do szkoły jezuickiej. Już tam zaczął wykazywać się dużymi zdolnościami językowymi. Ze względu na chorobę ojca, cała rodzina musiała powrócić do Niemiec. Ostatecznie zamieszkali oni w Schwerinie, w swoim rodzinnym księstwie Mecklenburgii. Po powrocie do ojczyzny Gunter w wieku 10 lat wysłany został do szkoły kadetów w Plyn, nieopodal szybko rozrastającej się Kilonii. Była ona wówczas jednym z najważniejszych niemieckich portów. Być może właśnie ta bliskość sprawiła, że już w tak młodym wieku Guntera ciągnęło ku morzu i ku flocie. Gunter szczególnie dobrze radził sobie podczas ćwiczeń na położonym koło szkoły jeziorze, gdzie kadeci uczyli się podstaw żeglugi na niewielkich jednostkach szkoleniowych oraz łódkach. Po ukończeniu szkoły kadetów w 1900 roku Gunter dostał się do Cesarskiej Akademii Wojskowej w Gross-Lichterfelde, nieopodal Berlina. Tam też obudziła się jego fascynacja dalekimi krajami i chęć podróżowania po świecie. Zainteresowania morzem i marynarką jeszcze bardziej się nasiliły. Wraz z kilkoma innymi kadetami Gunter zawiązał nieformalny klub marynarski, który potrafił godzinami okupować bibliotekę, studiując mapy oraz chłonąc informacje o odległych krajach. Młodego Guntera szczególnie zafascynował archipelag Ziemi Ognistej, surowa kraina leżąca na południowym krańcu Ameryki Południowej. 4 lata później, po ukończeniu szkoły, Gunter przydzielony został do SMS Stosz, trzymasztowego okrętu szkoleniowego, gdzie uczył się pełnomorskiego żeglarstwa, szlifując zarazem języki francuski i angielski. Młody i ambitny Plyszow okazał się być wybitnym uczniem. W 1906 roku miały po raz pierwszy spełnić się jego marzenia o dalekiej podróży. Przydzielony został wówczas do załogi krążownika SMS Fürst Bismarck, stacjonującego w Tsingtau. Podczas swojej służby na Dalekim Wschodzie odwiedził Japonię oraz zdobyty niedawno przez to państwo Port Arthur. Jego jednostka zawinęła także do Manili, stolicy Filipin, oraz Batawii, stolicy holenderskich Indii Wschodnich. Na przepustce udało mu się też zwiedzić Wielki Mur Chiński. Ze swoich eskapad przyniósł nie tylko wspaniałe wspomnienia, lecz także tatuaż na lewym ramieniu, przedstawiający wijącego się chińskiego smoka. Gunter powrócił do Niemiec dopiero w 1910 roku. Rok ten przyniósł także śmierć jego matki. Ojciec umarł niedługo potem. Gunter próbował wówczas uzyskać przydział na torpedowiec S-87. Udało mu się go pozyskać, jednakże torpedowiec ten został niedługo potem wycofany ze służby, a Plyszow został umieszczony we Flensburgu, pełniąc funkcję inspektora w Cesarskiej Akademii Morskiej. Szybko rozwijający się port, karmiony niemieckimi ambicjami morskimi, był świetnym miejscem dla młodego, inteligentnego marynarza. Tam jednakże miał on zapoznać się ze swoją nową pasją, która zmieniła całe jego życie – z lotnictwem. Po kilku latach we Flensburgu Gunter ponownie czekał na nowy przydział. Lato 1913 roku spędził na podróżach, odwiedzając znany mu już dobrze Rzym oraz Londyn. W sierpniu powrócił do Schwerina, gdzie zastało go ogłoszenie listy awansów. Otrzymany wówczas przydział niezmiernie go ucieszył. Gunter wylądował w Marine Fliegerabteilung, siłach powietrznych niemieckiej marynarki. Ku jego zachwytowi okazało się także, że przez kolejne 3 lata ma stacjonować w znanym mu już Tsingtau. Oczywiście najpierw musiał nauczyć się latać.
1 stycznia 1914 roku Guntera przeniesiono do lotniska w Johannisthal. Obecnie znajdujące się na terenie Berlina, było ono jednym z pierwszych lotnisk świata. Założone w 1909 roku, szybko zapełniło się fascynatami lotnictwa, pilotami oraz konstruktorami samolotów. Johannisthal było miejscem prawdziwie pionierskim. Gdy tylko pogoda się poprawiła, Gunther w towarzystwie instruktora po raz pierwszy wsiadł do samolotu. Szybko opanował podstawy, wykazując się niezwykłym talentem. Już trzeciego dnia nauki pozwolono mu wystartować i polecieć samemu. Po zaledwie 5 dniach, pod koniec lutego, Guntherowi udało się z powodzeniem ukończyć podstawowe szkolenie. Już wtedy postanowiono wykorzystać jego talent. Plyszow wziął udział w testowaniu nowego modelu samolotu Taube o oznaczeniu 4C, skonstruowanego przez Edmunda Rumplera. 4C był pierwszym modelem Taube wyposażonym w lotki, a jego zadaniem było wznieść się jak najwyżej. Ostatecznie osiągnięto wysokość 5,5 tysiąca metrów, zbliżając się do światowego rekordu wynoszącego wówczas 6120 metrów. Pod koniec marca Plyszow ukończył szkolenie na pilota polowego. Ponownie zapał i umiejętności pozwoliły mu na przedwczesne zdanie egzaminu. Zazwyczaj proces przygotowań trwał około 3 miesięcy. Gunther potrzebował zaledwie miesiąca. Jednocześnie pozwolono mu na odbywanie dłuższych lotów. Oczekując na rozkazy dotyczące podróży do Tsingtau, Plyszow postanowił odbyć lot do Hamburga. Choć udało mu się dostać do celu, to wyprawa nie obyła się bez niespodzianek. Ze względu na złą pogodę oraz niewykryte uszkodzenie przewodu paliwowego, Gunther wraz ze współpilotem rozbili się na jednym z gospodarstw pod miastem. Obydwaj mało co nie zginęli, a życie uratował im gnojownik, w który zarył spadający samolot. Nie był to ostatni raz, kiedy szczęście miało uchronić Gunthera przed pewną śmiercią. Poturbowany, choć szczęśliwy, został on w końcu wysłany do Tsingtau. W tym samym czasie drogą morską miały zostać dostarczone 2 samoloty Taube. Pierwszy Taube został zaprojektowany przez Austriaka, Igo Etricha. W 1914 roku samolot ten był już dobrze znany w całej Europie. Od 1910 roku wiele państw wyposażyło w niego swoje siły powietrzne. Jego specyficzna konstrukcja zapewniała bardzo stabilny lot. Dodatkowo prześwitujące płótno używane do pokrycia skrzydeł utrudniało wykrycie samolotu z ziemi, szczególnie jeśli wzniósł się na większą wysokość. Samolot ten posiadał bardzo charakterystyczny wygląd. W języku niemieckim słowo Taube oznacza gołąb. Choć ogon maszyny faktycznie przypomina ptasi, to kształt skrzydeł wzorowany był na nasionach pewnej jawajskiej liany, potocznie nazywanej jawajskim ogórkiem. W przeciwieństwie do testowanego przez Gunthera modelu 4C, wcześniejsze modele nie posiadały lotek. Samolot, który został skonstruowany dla Plyszowa, także nie był sterowany z pomocą lotek, lecz systemu kabli i krążków linowych, ściągających i odginających ogon oraz krańce skrzydeł. Choć ze względu na szybkie postępy awiacji w latach bezpośrednio przed wojną konstrukcja Taube zaczynała być już przestarzała, to idealnie nadawała się do przewidzianej dla niego roli – zwiadu. Na początku konfliktu samoloty przewidziane były niemal wyłącznie do rekonesansu, choć podejmowane były już pierwsze próby użycia ich w walce. To właśnie z Taube dokonano pierwszego w historii bombardowania podczas prowadzonej przez Włochów kampanii w Libii. Niemcy prowadzili także eksperymenty z hydroplanami, które miały zrzucać miny oraz torpedy. Mimo to walka w powietrzu, samolot przeciwko samolotowi, nikomu jeszcze nie przychodziła do głowy. Takiego rozwoju wydarzeń nie przewidywał także siedzący w jadącym na wschód pociągu Gunther. Podróż na Daleki Wschód była długa, lecz stosunkowo wygodna. W wagonie pierwszej klasy mknącym przez azjatyckie stepy obok Gunthera miejsce znalazł także drugi pilot mający stacjonować w Tsingtau, porucznik Friedrich Mullerskowski. W przeciwieństwie do Plyszowa, przydzielonego do kawalerii, został on dołączony do oddziału piechoty morskiej. Po przebyciu Rosji oraz przystanku w Mukdenie i Pekinie pociąg zatrzymał się w stolicy prowincji Shandong, Sinanfu,
skąd dotarł w końcu do Tsingtau. Gunther zamieszkał w wybudowanej na wzgórzu willi, stojącej blisko koszar oraz jedynego w zatoce lotniska. Otrzymał on także do pomocy 6 chińskich służących. Samoloty dla pilotów, transportowane drogą morską, miały dotrzeć dopiero w połowie lipca. Do tego czasu Gunther zajął się urządzaniem domu, szybko wypełnionego kopiami mebli w europejskim stylu, wykonanych przez miejscowych chińskich rzemieślników. Czas wolny zapełniał także jazdą konną na zakupionym w mieście wierzchowcu oraz grą w polo i tenisa. Choć pilot udzielał się w życiu miejscowej, wielonarodowej europejskiej społeczności, to brak rozrywek takich jak teatr czy opera doskwierał mu coraz bardziej. W końcu obydwie maszyny, nowszy model E8 przeznaczony dla Plyszowa oraz starszy E1 dla Müller-Skowskiego, dotarły do zatoki wraz ze skrzyniami wypełnionymi częściami zapasowymi. Po zmontowaniu obydwa samoloty umieszczono w wybudowanym przy lotnisku hangarze. Umiejscowiony na dawnym torze do wyścigów konnych pas startowy był niewielkich rozmiarów, o długości zaledwie 600 metrów oraz szerokości 200 metrów. Wymiary te były tak małe, że jeden ze stacjonujących w zatoce austro-węgierskich marynarzy, były lotnik, z pogardą porównywał lotnisko do placu zabaw dla dzieci. Było to jednakże jedyne miejsce w górzystej niemieckiej koncesji nadające się do startu. Obydwa samoloty były gotowe do akcji pod koniec miesiąca, jednakże maszyna pilotowana przez Müller-Skowskiego rozbiła się już podczas pierwszego lotu. Nagły zryw wiatru rzucił maszynę o ziemię podczas prób lądowania, doszczętnie ją rozbijając. Müller-Skowski, choć przeżył, był ciężko ranny. Gunther został jedynym pilotem w Tsingtau. W tym samym czasie w Europie ku dramatycznemu końcowi zmierzała lawina wydarzeń wywołana przez zabójstwo austriackiego arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. 28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Dwa dni później po stronie Serbii włączyła się Rosja. 31 lipca ogłoszono w Niemczech stan zagrożenia wojną. Załoga Tsingtau postawiona została w stan gotowości. Wydawało się, że Zatoka Kiatszą nie mogła być bardziej odległa od teatru działań wojennych w Europie. Wielu żołnierzy, w tym Gunther, wydawało się być zawiedzionymi, że nie będą mogli wziąć udziału w walkach. Nie zdawano sobie wtedy jeszcze sprawy, że załoga Tsingtau będzie miała okazję wykazać się w boju już wkrótce. 3 sierpnia Niemcy wypowiedziały wojnę Francji. Gunther rozpoczął wówczas swoje regularne loty zwiadowcze nad okolicami Zatoki. Pierwszy z nich niestety zakończył się wypadkiem przy lądowaniu. Choć udało się uratować silnik, to skrzydła i śmigło uległy poważnym uszkodzeniom. Nie byłoby to dużym problemem, gdyby nie fakt, że części zapasowe przywiezione wraz z samolotami kompletnie przegniły. Drewniane elementy musiały zostać wykonane na miejscu, co nie było idealnym rozwiązaniem. Szczególnie improwizowane śmigło miało sprawiać w przyszłości liczne problemy, wymagając nieustannych napraw. Gunther wyciągnął nauczkę z feralnego wypadku. By ułatwić start i lądowanie na niewielkim lotnisku, postanowił jak najbardziej odciążyć samolot. 4 sierpnia do wojny dołączyła Wielka Brytania, która była sprzymierzona z Japonią. Z dnia na dzień odległe Tsingtau zostało zagrożone bezpośrednimi działaniami wojennymi. Wraz z rosnącym zagrożeniem ze strony kraju kwitnącej wiśni, Gunther podczas lotów zwiadowczych miał wypatrywać nie tylko wrogich okrętów, lecz także miejsc dogodnych do lądowania oraz potencjalnych stanowisk, na których można było rozmieścić artylerię. Choć początkowo powątpiewano w skuteczność zwiadu lotniczego, to wkrótce przekonano się, że miał on nieocenioną wartość. Szybko rozpoczęto także umacnianie miasta. Kopano okopy, rozciągano drut kolczasty, a przedpola oczyszczano z drzew, zapełniając je pośpiesznie improwizowanymi z pocisków artyleryjskich minami. Wybuch wojny przyczynił się nie tylko do zniszczenia parków i sadów, lecz także rozerwania dotychczas wielonarodowej społeczności europejskiej części Tsingtau. W mieście nie pozostało niemal nikogo poza miejscowymi Niemcami oraz garnizonem. Nawet Chińczycy, obawiając się walk, zaczynali uciekać. 15 sierpnia Japonia wystosowała do Niemiec ultimatum.
Mieli się oni wycofać z japońskich i chińskich wód terytorialnych oraz oddać bez kompensacji całą zatokę Kiachou wraz z Tsingtau, najpóźniej do 15 września. Ultimatum to spotkało się rzecz jasna z odmową. Gdy 23 sierpnia upłynął jego termin, oba państwa znalazły się oficjalnie w stanie wojny. 27 sierpnia japońska flota rozpoczęła blokadę morską. Wkrótce miały dołączyć do niej siły brytyjskie. Japońskie lądowanie na chińskich brzegach łączyło się z rozbudową infrastruktury, takiej jak drogi i kolej, budową umocnień oraz podciąganiem ciężkiej artylerii. Przez cały ten czas wszystkie ruchy Japończyków były czujnie obserwowane z powietrza. Choć Gunther musiał liczyć się z ostrzałem, to latając nad wrogimi pozycjami pozyskiwał bezcenne informacje. Często kołował nad przeciwnikiem nawet do 2 godzin, notując w zeszycie swoje obserwacje, wspomagając się przy tym specjalnie zamocowaną na kiju mapą. Zaraz po lądowaniu pędził swoim samochodem do kwatery dowództwa, gdzie niezwłocznie składał raport. Niewielki garnizon nie mógł wiele poradzić wobec przeważającego wroga, ograniczając się do pasywnej obrony. Przesuwana coraz bliżej artyleria sięgała już nie tylko umocnionych szańców, lecz nawet willi Gunthera. Gdy tylko rozległy się pierwsze wybuchy, cała służba momentalnie uciekła. Zagrożone było także lotnisko. Wkrótce okazało się, że choć Gunther był jedynym niemieckim pilotem, to nie był samotny w przestworzach. Japończycy dysponowali 8 samolotami, z czego 4 były hydroplanami. Plyszow zazdrościł przeciwnikowi nowoczesnych maszyn, które coraz częściej spotykał w powietrzu. Głównym celem japońskich samolotów, poza zwiadem, stało się zniszczenie niewielkiego hangaru, w którym trzymany był jedyny działający w Tsingtau Taube. By odwrócić uwagę wroga, szybko wykonano makietę, a prawdziwy samolot przeniesiono do pobliskiej szopy. Przeciwnika udało się oszukać, bomby dalej zrzucane były w to samo miejsce. Gunther postanowił nawet zadrwić z atakującego makietę przeciwnika. Do jednego z odłamków zrzuconej bomby przywiązał krótki liścik. Z wyrazami szacunku dla wrogich kolegów. Czemu obrzucacie nas tak twardymi przedmiotami? Jeśli nie będziecie ostrożni, to możecie w końcu komuś zrobić krzywdę. Tak zaadresowana przesyłka została zrzucona kolejnego dnia nad japońskimi liniami. W międzyczasie Plyszow zdecydował, że nie poprzestanie na kpinach i odpłaci się pięknym za nadobne. Wraz ze swoimi towarzyszami przygotował improwizowane bomby z puszek po kawie, wypełnione prochem, gwoździami i kawałkami metalu, mające wybuchnąć po uderzeniu w ziemię. Oczywiście loty bombowe Gunthera nie odegrały większej roli w oblężeniu, choć udało mu się raz trafić w pokład torpedowca oraz kolumny maszerującej piechoty. Gunther miał także wziąć udział w pierwszym powietrznym pojedynku. Po wystrzeleniu 30 pocisków ze swojego pistoletu zestrzelił on rzekomo wrogi samolot. Choć nigdy nie zostało to w 100% potwierdzone, to Japończycy faktycznie stracili w tamtym czasie jedną maszynę. W październiku postępy Japończyków zaczęły nabierać tempa, a ostrzał się nasilał. 17 października będący świadom złej sytuacji gubernator nakazał stacjonującemu w zatoce torpedowcowi S-90 przerwanie się przez blokadę. 3 inne kanonierki Niemcy zdążyli już zatopić, by nie wpadły w ręce wroga. Akcja przerwania się przez blokadę zakończyła się powodzeniem. Nie tylko udało się wyjść z zatoki, lecz zdołano przy tym zatopić także wrogą jednostkę. Nieustannie rosła presja wywierana przez dowództwo na Guntherze. Informacje pozyskiwane przez niego były jedynym sposobem na namierzenie wrogich dział, które na tym etapie ostrzeliwywały nie tylko umocnienia, lecz także samo miasto. Plyszowowi doskwierał coraz bardziej brak snu, a coraz częstsze deszcze ograniczały jego loty. Problemy wciąż sprawiało także zastępcze śmigło. 31 października rozpoczął się zmasowany atak japoński poprzedzony dokładnym przygotowaniem artyleryjskim. Walki trwały jeszcze w nocy. Choć atak odparto, to los miasta wydawał się być przesądzony. 1 listopada zatopione zostały ostatnie 2 okręty stacjonujące w zatoce. Kanonierka Jaguar oraz austro-węgierski krążownik Kaiserin Elisabeth. 4 dni później zniszczony został także będący w trakcie budowy hydroplan, który wraz z austriackim ekslotnikiem, tym samym, który krytykował rozmiar lotniska,
konstruował Gunther. Przy budowie wykorzystywano resztki rozbitego Taube oraz nieliczne części zapasowe, które przetrwały podróż na Daleki Wschód. Hydroplan miał umożliwić startowanie z wody, oddalając się od wpadającego coraz częściej pod ogień nieprzyjaciela lotniska. Jeszcze tego samego dnia, wieczorem 5 listopada, Gunther Plyszow otrzymał rozkaz opuszczenia twierdzy na pokładzie swojego samolotu. O świcie 6 listopada Gunther Plyszow poderwał swojego Taube z lotniska po raz ostatni. Wyposażony w otrzymany od gubernatora paszport oraz z ważnymi dokumentami i prywatną korespondencją na pokładzie, zamierzał dostać się na południe, do Haichou w prowincji Jiangsu. Już podczas startu wpadł pod japoński ostrzał, lecz poza lekkimi uszkodzeniami jednego ze skrzydeł samolot nie odniósł żadnych obrażeń, a Gunther uciekł poza zasięg działek karabinów. Gdy żegnał się on po raz ostatni z płonącym Tsingtau, na ziemi trwały jeszcze walki. Kolejnego dnia miasto skapitulowało. Około godziny 8 rano, po przebyciu niemal 250 km, pilot był już nad swoim celem. Długi czas kołował nad polami, szukając odpowiedniego miejsca do lądowania, co nie było łatwym zadaniem. W końcu udało mu się znaleźć niewielkie poletko o długości zaledwie 200 metrów. Lądowanie w takich warunkach było nie lada wyzwaniem, ale Gunther nie miał wyboru. Taube wylądował, lecz zarył nosem w miękką glebę, a sfatygowane śmigło kompletnie się roztrzaskało. Niemca szybko otoczył tłum ciekawskich, choć ostrożnych miejscowych. Gunther był pewien, że zabobonni Chińczycy, widząc pierwszy raz w życiu samolot, wzięli go za jakiegoś złego ducha. Na próby wezwania ich do siebie, miejscowi szybko się rozpierzchli. Jak sam Plyszow stwierdził w swoich wspomnieniach, tak strachliwej i zabobonnej reakcji nie spodziewałby się nawet w najczarniejszej Afryce. Pilot rzucił się za uciekającymi i pochwycił kilkoro dzieci, które zaciągnął do wraku, pokazując maszynę oraz wręczając kilka złotych monet. Nastrój wieśniaków uległ momentalnej zmianie. Szybko stłoczyli się oni wokół rozbitego samolotu, lecz próby porozumienia się spełzły na niczym. Po dłuższej chwili zrezygnowany Plyszow usłyszał z tłumu powitanie w języku angielskim. Okazało się, że jeden z Chińczyków wezwał na miejsce wypadku żyjącego nieopodal amerykańskiego misjonarza, doktora Lorenza Morgana. Obładowany dokumentami i cenniejszymi częściami swojego samolotu, Gunther udał się do domu misjonarza, a służący z jego paszportem został niezwłocznie wysłany do miejscowego mandaryna. W przeciągu zaledwie godziny z lokalnego garnizonu przybyli żołnierze, którzy mieli posłużyć za osobistą gwardię pilota. Do domu doktora szybko przybył także tłum miejscowych oficjeli, wypytujących go o najróżniejsze szczegóły oblężenia i podniebnej ucieczki. Zdolności językowe służącego za tłumacza Morgana były nadwyrężane do granic możliwości. Wkrótce do misji przybył także sam miejscowy mandaryn, który przyjął Gunthera z honorami, łącznie z orkiestrą i szpalerem żołnierzy. Po oficjalnym obiedzie pilot wymontował silnik z rozbitego samolotu, przekazując go na przechowanie chińskim urzędnikom. Resztę szczątków musiał niestety spalić. Demontaż nie był łatwym zadaniem. Gunther miał przy sobie jedynie swój zaufany klucz francuski, a jedynymi dostępnymi na miejscu narzędziami była stara siekiera oraz, jak to określił we wspomnieniach, żałośnie wyglądający żelazny przedmiot przypominający piłę. Wieczorem w domu mandaryna wyprawione zostało przyjęcie dla rozbitka. Uczta była wystawna, znalazło się nawet kilka butelek niemieckiego piwa. Choć Guntherowi nie przypadła do gustu muzyka, którą określił jako przebijające uszy dźwięki mogące ucieszyć jedynie Chińczyka, to był on niesamowicie wdzięczny za ciepłe powitanie. Sprezentował nawet mandarynowi swój pistolet wraz z amunicją, a urzędnik był zachwycony tym prezentem. Kolejnego dnia w dyspozycję Niemca oddano dżonkę wraz z załogą. Dowodził nią generał Lin, znany z efektywnego zwalczania piratów w regionie. Statek przewiózł pilota do stolicy Republiki Chińskiej, Nankinu. Podróż przez nietknięte zachodnią cywilizacją tereny była powolna i zajęła cały tydzień. Po dotarciu na miejsce Gunther natknął się na kapitana torpedowca S-90, tego samego, który niecały miesiąc wcześniej opuścił Tsingtau. Okazało się, że choć okręt z powodzeniem uciekł japońskiemu pościgowi, to ostatecznie, ze względu na uszkodzenia, wylądował na przybrzeżnych mieliznach. Zarówno kapitan, jak i cała załoga zostali internowani i nie mogli opuścić Nankinu.
Taki sam los miał spotkać Plyszowa, któremu nie było to w smak. Szybko zaczął planować ucieczkę spod czujnego oka przydzielonego mu chińskiego żołnierza, co ostatecznie udało mu się z pomocą znajomych z załogi torpedowca. Pilot wymknął się na stację kolejową, wsiadając tam do pociągu jadącego do Szanghaju. Podobnie jak w przypadku Tsingtau, Szanghaj zdominowany był przez Europejczyków. Poza chińskimi władzami Gunter musiał tu także strzec się wielu Anglików, z których część odwiedzała często Tsingtau i mogła go łatwo rozpoznać. Z tego powodu, oczekując na odpowiednią okazję do podjęcia dalszej ucieczki, przez 3 tygodnie ukrywał się u różnych niemieckich znajomych. Przyjmował przy tym nieustannie nowe tożsamości, raz nawet udając obłąkanego, by wykorzystać wyjątkowo silny u Chińczyków strach przed szaleńcami w celu uniknięcia rozpoznania przez służbę. Dzięki pomocy swoich znajomych Gunterowi udało się ostatecznie dostać na pokład amerykańskiego statku Mongolia. Podając się za pana McGarvina, bogatego Anglika, przedstawiciela firmy sprzedającej maszyny do szycia, Plyszow zajął jedną z 2 luksusowych kajut. 5 grudnia Mongolia opuściła Szanghaj, lecz Gunter nie był jeszcze bezpieczny. Statek w drodze do Ameryki miał się zatrzymać w 3 japońskich portach – Nagasaki, Kobe i Yokohamie. By uniknąć wykrycia, przebiegły pilot postanowił zaryzykować. Pod pretekstem rzekomo silnego zatrucia pokarmowego wezwał on do siebie pokładowego doktora. Zdradził on swoją sytuację, podając liczne szczegóły, licząc na sympatię Europejczyka. Nie przeliczył się. Doktor stanął w pełni po stronie uciekającego niemieckiego oficera. Gdy zawinięto do Nagasaki, przyszedł czas na normalne w takiej sytuacji sprawdzenie dokumentów. Pasażerowie wezwani zostali na pokład, lecz pan McGarvin, ciężko chory, został w kajucie. Doktor zaprowadził oczywiście japońskich żołnierzy do sypialni rzekomego angielskiego przedsiębiorcy, gdzie spod pościeli wystawały jedynie rozczochrane włosy. Ostatecznie usłuchano próśb doktora, by nie dręczyć więcej dystyngowanego i bogatego gościa. Szarada w pełni się powiodła, a sytuacja powtórzyła się w 2 kolejnych portach. Gdy tylko opuszczono japońskie brzegi, pan McGarvin doznał cudownego ozdrowienia. Wyskoczył on radośnie na pokład, żegnając krainy wschodzącego słońca gromkim śmiechem, machając przy tym filcową czapką, wręczoną mu jeszcze przez córkę amerykańskiego misjonarza w Haichou. Tożsamość Guntera wyszła w końcu na jaw. Smoczy pilot z Tsingtau, jak zaczynała go już wtedy ze względu na charakterystyczny tatuaż nazywać prasa, został szybko rozpoznany. Tym bardziej, że na pokładzie Mongolii znajdował się także amerykański korespondent wojenny, przebywający w Tsingtau w czasie oblężenia. 30 grudnia 1914 roku Mongolia dotarła do San Francisco. Gunter nie zdążył nawet zejść z pokładu, gdy opadła go chmara dziennikarzy, od których musiał się nieustannie opędzać. Udało mu się uciec z Azji. W Stanach był bezpieczny, ponieważ władze kompletnie się nim nie przejmowały. Mógł bez problemu zostać w kraju, lecz nadal był niemieckim żołnierzem i chciał jak najszybciej powrócić do ojczyzny. Po spędzeniu w San Francisco, jak sam to określił, najdzikszego Sylwestra w swoim życiu, Plyszow postanowił udać się w dalszą podróż. Już 2 stycznia wsiadł w pociąg jadący na wschód. Zmierzając na drugi koniec kontynentu, nie omieszkał zobaczyć Wielkiego Kanionu Colorado, lecz nie zatrzymał się tam na długo. Pociąg zaniósł pilota do Chicago, a następnie do Virginii, gdzie zatrzymał się u swoich znajomych, planując dalszą trasę. Okazało się, że do toczonej rakiem wojny Europy najłatwiej jest się dostać przez Nowy Jork. Tam też Gunter zaczął szukać kolejnego statku. Choć przewijało się ich tam bardzo dużo, to wiele z nich płynęło do portów, z których dalsza podróż byłaby albo niemożliwa, albo bardzo trudna. Wiele z nich było także statkami angielskimi lub z dużym odsetkiem Anglików w załodze. Gunter musiał uważać. O mały włos nie zaciągnął się na pewien statek pod norweską banderą, którego załoga okazała się składać w większości z Anglików. Ostatecznie wyposażony w podrobione dokumenty Plyszow wszedł na pokład włoskiego parowca Duca degli Abruzzi. Tym razem nie był jednakże bogatym angielskim handlowcem, lecz biednym szwajcarskim ślusarzem, dzierżącym w ręce bilet 3 klasy. Ernst Susse, bo takie nazwisko przyjął pilot, wyruszył w długą podróż do Neapolu 30 stycznia 1915 roku.
Warunki w trzeciej klasie były dramatyczne. Smród, robactwo i będące efektem powszechnej wśród pasażerów choroby morskiej wymiociny sprawiały, że wysiedzenie pod pokładem było niemal niemożliwe. Gunther wkrótce zachorował, lecz na Duca degli Abruzzi nie było przyjaznego lekarza, tak jak na amerykańskiej Mongolii, która przewiozła go przez Pacyfik. W drodze do Włoch statek zatrzymał się 8 lutego w brytyjskim Gibraltarze. Osłabiony chorobą Gunther był mocno zaskoczony, ponieważ nie było tego w ogłoszonych planach podróży. Na statek wprowadzeni zostali brytyjscy żołnierze i rozpoczęto kontrolę wszystkich pasażerów, nie będących Anglikami lub Włochami. Pasażerów wyprowadzono na pokład, a Brytyjczycy rozpoczęli sprawdzanie dokumentów. Kontrolujący byli wyjątkowo podejrzliwi, spodziewając się wręcz niemieckich uciekinierów. Nie bezpodstawnie, poza Guntherem na pokładzie znajdowało się jeszcze kilku ukrywających swoją tożsamość Niemców, w tym oficer, którego pilot poznał jeszcze w Szanghaju. Podawał się on za holenderskiego biznesmena i miał paszport podrobiony przez tego samego fałszerza co Plyszow. Podczas kontroli Brytyjczycy szczególną uwagę zwrócili na pięciu Szwajcarów z trzeciej klasy, w tym na Guntera, podającego się za Ernesta Susse. Szczęście opuściło uciekiniera z Tsingtau. Brytyjczycy nie uwierzyli w historię wciskaną im przez pilota, tym bardziej, że była ona dosyć zawiła. Ernest Susse miał być z pochodzenia Szwajcarem, lecz żył we Włoszech wraz ze swoją rodziną. Miało to tłumaczyć brak szwajcarskiego akcentu oraz płynne posługiwanie się włoskim. Gunther zarzekał się wręcz, że nawet nie znał niemieckiego. Wszystko to zdało się na nic. Później miało się okazać, że na statku obecny był doskonale znający język niemiecki, angielski agent, który od razu po przybyciu do portu przekazał wszystkie swoje podejrzenia przełożonym. Gunther Plyszow, po przebyciu połowy świata, trafił w końcu do niewoli. Pozbawionego broni i pieniędzy Gunthera osadzono wraz z innymi złapanymi Niemcami w niewielkim obozie po południowej stronie Gibraltaru. Ostatnie próby przekonania Brytyjczyków o tym, że jest Szwajcarem oraz skontaktowania się z konsulem spełzły na niczym. Już następnego dnia jeńców załadowano na statek, by przewieźć ich do Anglii. Wysadzono ich w Plymouth, skąd pociągiem przewieziono do przejściowego aresztu, a następnie do obozu w Dorchester. Plyszow przebywał tam do marca, kiedy ostatecznie potwierdzono jego tożsamość i uznano jego prawa oficerskie. Wtedy przeniesiono go do obozu dla oficerów w Holyport, gdzie natknął się także na innych weteranów walk na Dalekim Wschodzie. Bycie oficerem łączyło się z wieloma przywilejami. Jedzenie było niebo lepsze, jeńcy mieli dostęp do boisk oraz krawca, przydzielano im też wyższą pensję, z której połowę mogli wydać na swoje własne zachcianki. Pod koniec kwietnia Gunthera wraz z innymi oficerami z Holyport ponownie przeniesiono, tym razem do Donington Hall. Po długim marszu przepełnionym wyzwiskami ze strony miejscowego proletariatu, który z satysfakcją obserwował przepędzanych jeńców, oficerowie dotarli do starego XVII-wiecznego zamku. Był on pozbawiony większych wygód, lecz do dyspozycji więźniów udostępniono korty tenisowe oraz park, który był jednakże przedzielony na dwie połowy drutem kolczastym. Część oficerów zawiązała także nieformalny klub, przezywany sztabem generalnym, który śledził wieści z frontu, studiując i analizując posunięcia wojsk na dużej mapie. W Donington Hall Gunther podjął decyzję o ucieczce. Nie przebył on w końcu tak długiej podróży tylko po to, by doczekać końca wojny w Anglii. Wysnuty przez Gunthera plan zakładał przedostanie się do pobliskiego Derby, a stamtąd do Londynu. W brytyjskiej stolicy miał on znaleźć statek, który mógłby przedostać się do kraju neutralnego, a następnie do Niemiec. W spisek włączony został także inny oficer marynarki, porucznik Treffs, nie tylko płynnie mówiący po angielsku, lecz także znający dobrze samą Anglię. Ucieczkę zaplanowano na 4 lipca. Obydwaj oficerowie podali na porannym apelu, że są bardzo chorzy i muszą zostać w swoich celach. O godzinie 16 Treffs i Plyszow wymknęli się do parku, ukrywając w niewielkiej sztucznej grocie, z której szczytu był dobry widok na otaczający park drut kolczasty i zasieki. Typowa angielska, deszczowa pogoda ułatwiła zadanie Niemcom. Ze sobą zabrali jedynie dwa niewielkie pakunki, mieszczące cywilne ubrania, jedzenie oraz drobne przedmioty, jak igła, nici, szczoteczki do zębów, szczotki oraz żyletki.
Po wieczornym apelu strażnicy postanowili sprawdzić, jak się mają rzekomo chorzy oficerowie. Całe szczęście miejsce Trefca i Pluszowa na czas zajęli pomagający im koledzy i próba ucieczki nie wyszła na jaw. Około godziny 1 w nocy przemoczeni uciekinierzy w końcu zdecydowali się na przesadzenie najeżonego drutem kolczastym ogrodzenia oraz przebycie rozciągających się za nim zasieków. Musieli szczególnie uważać nie tylko na drut kolczasty, lecz także przeprowadzoną wśród zasieków linię pod napięciem. Oficerom udało się uciec pod osłoną burzowej nocy. Skórzane spodnie i rękawice, które mieli na sobie, były w strzępach. Obydwaj szybko ubrali przyszykowane cywilne ubrania i udali się do derby. O świcie dotarli na przedmieścia. Po cichu, zakradłszy się do jednego z ogrodów, dokonali tam porannej toalety i naprawili wszelkie uszkodzenia widoczne na swoich ubraniach. Nie była to zwykła oficerska próżność. Obydwaj wiedzieli, że wkrótce rozpocznie się polowanie na zbiegłych więźniów, a dwóch zarośniętych obdartusów mogłoby przyciągnąć uwagę czujnych oczu. Jeszcze tego samego ranka oficerowie rozdzielili się. Gunter złapał pociąg do Londynu, jadący przez Leicester. Z Trefcem miał się spotkać pod katedrą świętego Pawła, by zaplanować dalszą podróż. Gdy drugi oficer nie zjawił się wieczorem w umówionym miejscu, Plyszow założył, że znalazł już pewnie odpowiedni statek i postanowił nie marnować czasu. Gunter został sam. Całe szczęście miasto nie było mu zupełnie obce, w końcu poznał je w czasie swoich wakacji w 1913 roku. Mimo to bez dokumentów nie mógł wiele zdziałać, jako że bez nich nie dało się wynająć żadnego pokoju hotelowego. Uciekinier postanowił przeczekać noc w Hyde Parku, lecz ten był zamknięty. By nie kręcić się bez sensu po mieście, część nocy spędził w barze, a następnie ukrył się w czyimś ogrodzie, tuż za żywopłotem. Kolejnego ranka Gunter wymknął się ze swojej kryjówki, kierując się do metra. Tam też dowiedział się o losie swojego towarzysza, który został poprzedniego dnia schwytany przez policję. W gazetach zamieszczono także informacje o samym Plyszowie, podając jego pełen rysopis. Wysokość 5 stóp, 6,5 cala. Waga 135 funtów. Jasna karnacja, włosy blond, oczy niebieskie. Tatuaż z chińskim smokiem na lewym ramieniu. Zdawało się krzyczeć z strony gazet. Dalej w opisie podano kolejne informacje. Plyszow ma 29 lat, a jego głos jest wysoki. Jest uprzejmy i elegancki w obyciu. Ma zdrowe zęby, które nieznacznie pokazuje podczas rozmowy. Posiada bardzo angielskie maniery i dobrze zna kraj. Jest szybki i czujny, zarówno na ciele, jak i na umyśle. Mówi płynnie po francusku i angielsku. Opis kończył się kolejną ważną informacją. Ubrany jest w szary lub żółto-szary garnitur. Gunter bez namysłu postanowił pozbyć się swojego dotychczasowego przebrania. Schodząc do jednej ze stacji metra, znalazł szatnię, w której zdecydował się zostawić płaszcz. Wtedy też niewiele brakowało, by jego ucieczka dobiegła końca. Gdy podawał płaszcz szatniarzowi, ten zapytał się go o nazwisko. Gunter odruchowo odparł po niemiecku. Meinen? Przerażony błędem, który właśnie popełnił, był gotów, by rzucić się do ucieczki, lecz szatniarz ze spokojem zanotował to, co uznał za nazwisko na kartce, przeliterowując je, by się upewnić. M-I-N-E? Mein? W ten sposób zrodziła się kolejna tożsamość uciekiniera z Tsingtao. George Mine, marynarz pracujący w pobliskim porcie. Po oddaniu płaszcza Gunter szybko przebrał się w zapasowe ubranie, niebieski garnitur, który towarzyszył mu jeszcze w Szanghaju. Postanowił też jak najbardziej zmienić swój wygląd i zachowanie, tak by w niczym nie przypominać opisywanego w gazecie dżentelmena. Włosy zabarwił mieszanką wazeliny i węgielnego pyłu, brudząc jednocześnie ubranie i ręce. Próbował także przyjąć manieryzmy zaobserwowane w porcie. Kolejne dni Gunter spędził na wypatrywaniu odpowiedniego statku, na pokład którego mógłby się wkraść. Nocą ukrywał się w porcie. W końcu, dzięki podsłuchanej rozmowie, dowiedział się on o wychodzących z Tilbury holenderskich statkach. Pozostająca neutralnym państwem Holandia była idealnym celem podróży dla Guntera. Trzy kolejne noce były spędzone na próbie wejścia na pokład któregoś z holenderskich statków cumujących przy bojach w rzece. Za każdym razem coś krzyżowało Plyszowowi plany. Silny prąd, nagły odpływ czy brak odpowiedniej łódki, którą mógłby ukraść, by podpłynąć bliżej. Sytuacja była coraz gorsza. Gunter nie mógł w nieskończoność czekać w porcie. Już w przeciągu tylko tych trzech dni spotkało go kilka ryzykownych sytuacji.
Pierwszego dnia przez przypadek wszedł do jadłodajni należącej do socjaldemokratycznych związkowców. Mogli się tam posilać jedynie członkowie związku, a uciekinier okazał się być nieproszonym gościem. Całe szczęście prośby o okazanie dokumentów Gunter uciął zadeklarowaniem chęci przystąpienia do związku. Za uiszczoną opłatę w wysokości 3 szylingów otrzymał on czerwoną wstążkę oraz prawo do posilania się w jadłodajni. Czwartego dnia swojej portowej tułaczki Gunter był już zupełnie wycieńczony. Poprzedniej nocy udało mu się ukraść i ukryć łódź i teraz była jego ostatnia szansa na dostanie się na pokład holenderskiego statku o wdzięcznej nazwie Princess Juliana. W świetle księżyca udało mu się w końcu wejść na pokład, unikając zdradliwych prądów i pływów. Przemęczony Plyszow ukrył się pod plandeką przykrywającą łódź ratunkową i zasnął jak kamień. Uciekinier przespał całą podróż do Holandii. Z głębokiego snu wybudziła go dopiero syrena, która oznajmiła przybycie do portu we Vlissingen. Gunter szybko wymknął się ze swojej kryjówki, wtapiając w wysiadający tłum. By uniknąć kontroli biletowej, oddzielił się ukradkiem od reszty pasażerów, uciekając do pobliskiego budynku przez drzwi opatrzone czerwoną tabliczką z napisem „Wstęp wzbroniony”. Po opuszczeniu portu udało mu się zatrzymać u pewnej niemieckiej rodziny, której opowiedział swoją historię. Choć jego gospodarze nie dowierzali, to z chęcią pomogli rodakowi, pozwalając mu się umyć i posilić. Kilka godzin później Plyszow był już w jadącym do Niemiec pociągu. Choć wciąż wyglądał jak obdartus, to przepełniała go radość. Jednakże pociąg jechał powoli. Serce Guntera stanęło w miejscu, gdy pojawił się przed nim ubrany po cywilnemu Holender, który przedstawił się jako policjant i poprosił go o dokumenty. Zrezygnowany Plyszow, znajdujący się zaledwie kilka kilometrów od granic swojej ojczyzny, zgodnie z prawdą odparł, że dokumentów nie posiada. Na kolejne pytanie o to, skąd przybył, także odpowiedział zgodnie z prawdą, że z Anglii. Zdziwiony policjant odparł jedynie: z Anglii? Bez dokumentów? To nie mogło być łatwe. Gunter przytaknął, spodziewając się rychłego aresztowania. Jednakże po chwili ciszy policjant odparł tylko: cóż, życzę zatem przyjemnej podróży. Uścisnąwszy rękę zdziwionemu uciekinierowi, udał się w swoją stronę, zostawiając go na miejscu. Czy to przez zwykłe szczęście, czy też ukryte sympatie holenderskiego policjanta, Gunter ponownie uniknął schwytania. Niedługo potem pociąg przetoczył się przez granicę, a smoczy pilot, bohater z Tsingtau, był bezpieczny. Gdy 13 lipca Gunter Plyszow wyskoczył z pociągu na przygranicznej stacji w Gosz, początkowo został wzięty za szpiega i szybko aresztowany. Gdy jego tożsamość wyszła na jaw, odesłano go jednakże niezwłocznie do Berlina. Ponownie, podobnie jak rok wcześniej, jechał on pociągiem na wschód w wagonie pierwszej klasy. Tam też zaczął spisywać długi raport ze swojej podróży, który przekazał następnie dowództwu. Za swoje wyczyny Plyszow został awansowany na komandora podporucznika. Otrzymał także krzyż żelazny pierwszej i drugiej klasy oraz cesarską tarczę pilota, stosunkowo nowe odznaczenie, przyznawane za wybitne osiągnięcia w powietrzu. Dalekowschodni bohater stał się podwójnie cenny dla niemieckiego dowództwa. Z jednej strony był doświadczonym i utalentowanym pilotem. Z drugiej strony był także symbolem, dumnym smoczym pilotem, który zadrwił z wrogów Niemiec, przebywając przy tym pół globu. Nie zamierzano ryzykować jego życia na linii frontu. Resztę wojny Plyszow spędził w bazach lotnictwa w Kilonii Holtenau oraz Lipawie na Łotwie. W 1917 roku wydał także książkę ze swoimi wspomnieniami, która szybko stała się bestsellerem. Ilość sprzedanych sztuk szacowano na około 500 000. Gdy Wielka Wojna dobiegła końca, a w Niemczech ogłoszono Republikę Weimarską, Plyszow odszedł z marynarki. W odbudowującym się z ruiny kraju podejmował się różnych zawodów. Latał samolotami pocztowymi, pracował w kinie, sprzedawał samochody, udzielał wykładów, aż w końcu został kapitanem statku wycieczkowego pływającego po Morzu Śródziemnym. Tam właśnie nawiązał kontakty, które zaprowadziły go do Argentyny, na archipelag Ziemi Ognistej, krainy, o której zaczytywał się jeszcze jako dziecko. Tam oddał się w pełni swojej naturze, latając nad niedostępnymi górami i odkrywając niezbadane przez nikogo obszary.
Swoje podróże odbywał hydroplanem Heinkel HD-24, który nazwał Tsingtau, na cześć miasta, które zmieniło jego życie. Jego podróże ściągnęły ogromną uwagę i pokaźne finansowanie. Gunther nieustannie pisał o swoich przygodach, część podróży także nagrywając kamerą. To właśnie w Argentynie, nad ziemią ognistą, jego szczęście miało się w końcu wyczerpać. 28 stycznia 1931 roku jego hydroplan rozbił się w wodach lodowatego jeziora. Gunther zginął, robiąc to, co kochał, w wieku zaledwie 44 lat. Jego szczątki ostatecznie ekshumowano i zwrócono do Niemiec, gdzie, podobnie jak w 1915 roku, powitano go jak bohatera. Gunther był z pewnością postacią nietuzinkową, choć dziś niestety niewiele o nim wie. Zdecydowanie największą popularnością cieszy się on w Argentynie, gdzie zapamiętano go jako pioniera lotnictwa oraz odkrywcę. Jeśli podoba się Wam to, co usłyszeliście i chcecie więcej podobnych historii, pamiętajcie, że możecie wspomóc kanał, zostawiając polubienie i subskrypcję. Jeśli jest jakiś temat związany z Wielką Wojną, o którym chcielibyście się dowiedzieć więcej, możecie zostawić także sugestie w komentarzu. Tymczasem trzymajcie się i pamiętajcie, wojna to piekło.